Ilość kontra jakość, czyli jak Jarosław Kaczyński chce łamać korporacyjność. Nie możemy w służbie zdrowia kierować się interesami tych, którzy chcą ograniczyć ilość osób, będących w stanie świadczyć usługi medyczne, aby uzyskiwać większe korzyści finansowe. To jest niemoralne, szczególnie u lekarzy. Powiedział pan prezes w Częstochowie. I znowu trochę ma racji, a trochę nie. Znowu się ewie narażę, no ale tak jest. Oczywiście, że liczba lekarzy, bo nie ilość tak naprawdę, a liczba, liczba lekarzy ma przełożenie na ich zarobki. To proste prawo podaży i popytu tutaj dyktuje nam związek. Tu, tu, tu nie ma wątpliwości. Pan prezes tutaj ma rację. Taki związek trochę jest, ale to jest zdecydowanie, słuchajcie, bardziej skomplikowane, bo. Pytanie jest takie, na ile kształcenie dużej liczby studentów kierunków medycznych pozwoli utrzymać godziwą jakość tej edukacji? I tu są pewne wątpliwości. Obecne władze nadczelnej Rady Lekarskiej są świeżutkie, chyba jeszcze pół roku nie minęło. Prezesem, szefem prezesem, tak. Naczelnej Rady Lekarskiej jest specjalista od nerek, nefrolog, niejaki Łukasz Jankowski, który jest no, młody, relatywnie. Jeszcze chyba nie ma doktoratu. Pięć lat temu, kiedy rezydenci tak mocno protestowali, to on tam się mocno, mocno udzielał, był chyba jednym z liderów. To była swego rodzaju sensacja, kiedy on wygrał wybory, bo Zastąpił wiekowego, niemal chyba 70-letniego profesora Matyję. Notabene ja kiedyś skrytykowałem lekko pomysły pana profesora Matyji przy okazji wybuchu pandemii COVID. Był taki odcinek o, o zakazanych przyłbicach i o COVIDzie. No, ale generalnie o, o co chodzi w tym starciu prezesa z prezesem, czyli prezesa Pisu Kaczyńskiego z prezesem naczelnej Rady Lekarskiej Jankowskiej? Otóż naczelna Rada Lekarska zaproponowała, żeby absolwenci tych nowo utworzonych uczelni medycznych, bo liczba tych uczelni, które prowadzą kierunki medyczne ostatnio bardzo wzrosła, żeby oni przechodzili taką specjalną weryfikację, zanim będą mogli wykonywać zawód lekarza. No bo to problem jest właśnie tego rodzaju, że pis troszeczkę tutaj pozmieniał nam, chyba chcąc dobrze, chcąc, żeby było więcej lekarzy, bo mamy skandalicznie mało lekarzy w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Więc przeforsował zmiany, które sprawiły, że kierunki lekarskie mogą być prowadzone obecnie nie tylko na uczelniach medycznych, ale też niemedycznych. Co więcej, zarówno tych publicznych, jak i tych prywatnych. I to zaowocowało tym, że w tej chwili 23 uczelnie prowadzą kierunki lekarskie, a będzie ich więcej. O jednej takiej dodatkowej jeszcze wspomnimy troszkę, troszkę później. Jaki jest tego efekt? No, w pewien sposób imponujący. Słuchajcie, w tym roku studia medyczne rozpoczęło 10 tysięcy studentów, a 10 tysięcy studentów znaczy że to jest trzy razy więcej niż 15 lat temu. Co więcej jeszcze, co ciekawsze, słuchajcie, na jedno miejsce w każdej z tych uczelni, które kształcą medyków. Ubiegało się średnio ponad 20 kandydatów, czyli jeden na 20 się dostał i to zrobiło te 10 tysięcy. Lekarze, ci, którzy no już są lekarzami, a nie dopiero studentami, obawiają się, że ta masowa edukacja będzie skutkowała dramatycznym spadkiem jakości. Proszę zwrócić uwagę, że wśród tych 23 uczelni, no to zdarzyły się na przykład takie, które nie miały pozytywnej opinii od tzw. PAKI, czyli Państwowej Komisji Akredytacyjnej. No to jest, słuchajcie, dość gruba w gruncie rzeczy rzecz. Były takie, które jeszcze na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego nie miały kompletu kadry. No więc można się rzeczywiście obawiać o tę. Jakość kształcenia. Co więcej, to co budzi moje wielkie obawy, to jest to, że poza bezpłatnymi studiami dziennymi coraz więcej miejsc jest oferowanych też na studiach płatnych. Ja bym się obawiał płatnych studiów medycznych, w szczególności w prywatnych szkołach. Owszem to kształcenie jest drogie, bo to nawet ponad 30 tysięcy złotych za semestr licząc na niektóre uczelnia tak najtaniej to jest tam 20 kilka. Natomiast taka płatna medycyna to jest zagadnienie, które dotyczy prawie 2000 osób, 1700 osób w tym roku ponad 1700 osób zacznie studiować medycynę odpłatnie. Ja bym naprawdę bał się tego, że studia medyczne, które do tej pory były trudne, wymagające, taki odsiew robiły dość, dość mocny, no, staną się takimi studniami, gdzie no, student płaci, no to student zdaje. Ja wiem, że w innych dziedzinach prywatne uczelnie no, są podatne na tego rodzaju, na tego rodzaju zachowania. Co więcej, no więcej jeszcze to, że rząd PiS tak się tam przymiesza, żeby zlikwidować staże lekarskie, żeby ich w ogóle nie było. No to już sami studenci medycyny mają czadu. Była taka petycja, żeby nie likwidować staży i tam prawie 10 tysięcy osób studiujących medycynę się podpisało. Natomiast to tak naprawdę nie, nie rozwiązało problemu. No, bo rząd po takiej fali krytyki wstrzymał się z reformą do stycznia przyszłego roku, no ale być może w styczniu przyszłego roku jednak tę, tej reformy dokona. Studenci pisali, że ich zdaniem likwidacja tego lekarskiego stażu podyplomowego w imię doraźnych jakichś tam oszczędności prowadziłaby do obniżenia standardów kształcenia lekarzy i mogłaby zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów. Jeżeli tak piszą osoby, których ten staż bezpośrednio dotyczy, to, to znaczy, że ten staż naprawdę jest potrzebny. Słuchajcie, tak jak wspomniałem na razie 23 uczelnie kształcą, ale na przykład decyzję o utworzeniu kierunku lekarskiego podjęła, uwaga, Politechnika Wrocławska. I jak dobrze pójdzie, jak dostanie zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki, no to od przyszłego roku akademickiego 60 osób wpadnie tam w białych kitlach i zacznie się uczyć jak być lekarzem. Tak jak mówię, związek między ilością a jakością występuje. Bywa skomplikowany. Ja tego nagłego wzrostu ilościowego obawiałbym się, bo rzeczywiście istnieją spore Obawy, że odbędzie się to kosztem jakości. No, strach się bać, moi drodzy. Kończymy ten odcinek. Ja na zakończenie życzę Wam po prostu, i to naj, najlepsze, najbardziej stosowne życzenia, jakie przychodzą mi do głowy, życzę Wam bardzo dużo zdrowia. A tytułem postscriptu, ja bym powiedział, że to jest fajny. Punkt wyjścia do takiego odcinka o monopolach i o tym, dlaczego one są ważne w naszym życiu. Ja mam właściwie szaloną ochotę taki porządny odcinek nagrać, więc wystarczy mi 20 waszych kciuków, by do tego doszło. No i teraz pytanie: czy będzie 20 kciuków? Zobaczymy. Pamiętajcie, Adrian kazał, żebyście dawali kciuki w górę, więc dawajcie. Do usłyszenia.